dobry. Zobaczcie, co sobie sprawiłem. Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza, tak by moje roślinki były zadowolone. Tutaj to jest zaklejone firma, żeby nie było żadnej pseudoreklamy. No i tak on sobie wygląda. Tutaj jest zbiorniczek na wodę. Tutaj jest włącznik. No i on składa się z kilku części. Tutaj jest wylot pary. W tym zbiorniczku na wodę jest taka rączka, żeby fajnie było można przenosić, transportować ten banioczek. Tutaj jest wlew wody oraz filtr. Można sobie odkręcić. Tak to wygląda. Bardzo prosta konstrukcja, nieskomplikowana. Odłożę może. Tutaj jest główna część. Z taką diodką, ona jest podświetlana, zmieniają się po prostu kolory, kiedy urządzenie jest włączone, no i to stanowi taką lampkę nocną, również można powiedzieć. Tutaj jest tabliczka, gdzie są określone parametry urządzenia, tutaj również zakleiłem nazwę firmy, żeby nie było jakiejś reklamy. Urządzenie kupiłem za darmochę, można powiedzieć, ponieważ jest to urządzenie używane. Tutaj ma takie fajne gumeczki, żeby to się wszystko nie ślizgało. Bardzo praktyczne. No i długi kabel, tak żeby można było spokojnie dopasować to urządzenie tam, gdzie mamy kontakt. No nic, poskładam go z powrotem i powolutku pokażę Wam, jak ono się sprawuje w praktyce. Jeszcze tylko pokryweczka. No i zaraz spróbuję do niego wlać wodę i zademonstrować działanie. Ten konkretny nawilżacz jest w stanie pomieścić 3 litry wody właśnie w tym zbiorniczku. Ja sobie z pracy przyniosłem specjalną wodę zdemineralizowaną. Jest to woda, którą możemy stosować właśnie do takich urządzeń, tak aby nie odkładał się tutaj kamień, jeśli pozostawimy tą wodę w zbiorniczku i będziemy chcieli użyć jej później. Wleję może tutaj niedużo tej wody, niecały litr, tak żeby tylko wypróbować, zademonstrować, jak działa właśnie to urządzenie. Także tutaj sobie wleję. Taka woda jest zalecana nie tylko do takich nawilżaczy, ale można ją stosować w sprzętach domowego użytku, takich jak żelazka. No, nie wspominając oczywiście o akumulatorach samochodowych i tak dalej. Także no, ja mam to szczęście, że mam dostęp do takiej wody w pracy. Dobrze, zakręcę sobie ten filtr i umieszczę już na tej podstawce, tak żeby Wam zademonstrować działanie. Jak widzicie, wody nie wlałem wiele. No, także jeszcze tylko na górę wylot pary. No i zaraz przenoszę urządzenie w pobliżu moich roślin i zademonstruję Wam, jak to działa. Umieściłem już nawilżacz powietrza tutaj w okolicach mojej mini dżungli, gdzie są niemal same egzotyczne rośliny. Tutaj możecie sobie podejrzeć. Tutaj mam wskaźnik wilgotności powietrza. Jak widzicie, w tej chwili jest 55%. Tutaj poniżej są również pod taką folią roślinki, które wymagają jeszcze większej wilgotności. No i co? I wystarczy załączyć urządzenie. Nie wymaga to żadnej filozofii. Po prostu przekręcamy tutaj to pokrętło. Widzicie, że w środku załączyła się diodka. Ustawiamy na maksimum. No i chwilkę musimy poczekać, aż para wodna, taka mgiełka, zacznie wydobywać się z tego urządzenia. No dobrze, to ja zaczekam i za chwilę pokażę Wam efekt już końcowy.
No i w taki sposób urządzenie działa już nomen omen pełną parą. Zobaczcie, na około 60 cm ta para tutaj wydobywa się do góry, taka mgiełka, nawilżając bardzo skutecznie nasze rośliny. No i oczywiście całe pomieszczenie. Tutaj tym wieczkiem można sobie obracać w różne strony, tak żeby skierować tą mgiełkę w pożądane miejsce, tam gdzie chcemy, żeby nawilżało nam rośliny. Są takie nawilżacze, które robią to automatycznie, no ale one są wtedy na pewno droższe, także nie wiem, czy taka przyjemność jest warta właśnie tej ceny, skoro możemy również robić to ręcznie. No i tak sobie działa to urządzenie. Możemy również zdjąć tą pokrywkę, no i wtedy ta para unosi się nam do góry, tak troszkę w sposób nieskoordynowany. Też zależy to od ruchów powietrza w naszym mieszkaniu, bo jeśli na przykład mamy otwarte okno, no to ta para no po prostu porusza się, zależy jak nam to powietrze tam sobie dmucha. A jeśli umieścimy z powrotem, no to ta para wybucha po prostu wyżej. No i tak sobie działa to urządzenie. Tutaj jeszcze Wam zademonstruję, że ta diodka, która jest w środku, zmienia kolory. Bardziej efektownie można to zaobserwować oczywiście nocą, no ale ja film kręcę w warunkach dziennych. No i widzicie, że wszystko działa jak należy, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Było czerwone, teraz jest zielone. No i tutaj możecie zaobserwować, jak urządzenie działa sobie z dołu. Przypomina troszkę taki wulkan lub czajnik, który wydobywa z siebie parę wodną. Z tym, że no, ta para jest w przypadku nawilżacza powietrza zimna. No i można powiedzieć, że to urządzenie idealnie tutaj wpasowało się na ten mój stoliczek. I myślę, że roślinki, które są w pobliżu tego właśnie nawilżacza, są w tej chwili w siódmym niebie. Ta para wodna zwiększa wilgotność tutaj w okolicy, no nawet do 90%, muszę Wam powiedzieć, testowałem wcześniej, także tutaj na tym wskaźniku w tej chwili widzicie, że urządzenie działa parę minut i już znacznie wzrósł procent wilgotności, a ja sobie testowałem wcześniej, to nawet 90% mogłem tutaj osiągnąć. Tutaj widzicie, jak ta mgiełka sobie opada na ziemię, na te doniczki, dzięki temu, że jest to woda zdemineralizowana, są to czyste jony. Nie tak, jakbyśmy na przykład wlali tutaj kranówę, no to wiadomo, że w kranówie są różne niepożądane dla naszych roślin związki. No i dzięki temu, że jest to woda destylowana, roślinki mają się wręcz idealnie. Gdybym napełnił to urządzenie na maksa, no to myślę, że spokojnie mogłoby sobie pracować całą noc, nawilżając oprócz roślin nasze tutaj wnętrze, tak do około 30 metrów kwadratowych czytałem, że to urządzenie jest w stanie skutecznie nawilżyć. No i wiadomo, że wtedy poprawia się komfort naszego snu. Powietrze jest bardziej przyjazne dla nas, dla roślin. Generalnie z takiego urządzenia wynikają same plusy. Nie ma chyba minusów. Zobaczcie, pięknie to wszystko wygląda, kiedy urządzenie działa. Nie wspomniałem Wam jeszcze, że urządzenie jest właściwie bezszelestne, dlatego nie odczuwamy żadnego dyskomfortu powodowanego hałasem tego urządzenia. Tutaj jeszcze wspomnę, że najfajniej sobie go umieścić na przykład pod takim dużym liściem i wtedy ta para rozchodzi nam się tak jakby na szeroko, ponieważ ten liść pełni rolę
parasola, tak jak tutaj widzicie w przypadku liścia bananowca, no i częściowo liścia tej monsterki. Bardzo fajnie to wygląda. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku, mam nadzieję. Cześć!